Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, dotyczy przebiegu planowanej trasy. Jej zasadniczym celem jest poprawa dostępności transportowej do portów, ale z drugiej strony przebiega przez żywy organizm, jakim jest wybudowane już miasto. Dlatego szukaliśmy rozsądnych kompromisów i mogę dzisiaj uczciwie powiedzieć, że to, co wypracowaliśmy, naprawdę spełnia zarówno życzenia portu, jak i miasta. Droga Czerwona będzie rozpoczynać się na granicach morskich państwa, czyli bramy portu w Gdyni. No i będzie mieć przebieg mniej więcej równoległy do ulicy Morskiej dzisiejszej. Będzie wpadać na obwodnicę w Chylonii, czyli tam, gdzie się obwodnica dzisiaj zaczyna. To droga o długości 9,5 km, przekroju dwujezdniowym o dwóch pasach jezdni w obu kierunkach. Droga planowana jest jako droga uzbrojona w 6 węzłów komunikacyjnych, które zapewnią bezpieczny i bezkolizyjny transport. Ogrom tej inwestycji przekracza możliwości miasta. Na szczęście doprowadziliśmy w poprzednim roku do uchwalenia ustawy, która jasno wskazuje podmiot odpowiedzialny. Ta droga musi być zbudowana przez państwo. Jest to oczywiste, że jest to droga nie wewnętrzna, miejska, tylko jest to droga, która prowadzi do portu i w interesie państwa jest, aby ta droga powstała. My jako samorządy również mamy inicjatywę swoją związaną z drogą trzech powiatów, która ma się włączyć w jeden z węzłów Drogi Czerwonej, dzięki czemu skomunikujemy właśnie około 600 terenów przemysłowo-usługowych w gminach Kosakowo, Rumi oraz Gdyni. Także ta inwestycja na pewno przyniesie korzyści gospodarcze i finansowe zarówno Skarbowi Państwa, jak i mieszkańcom. Powinniśmy zawalczyć o środki finansowe, które pozwolą na to, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła działania w celu przygotowania koncepcji, audytów środowiskowych, no i dokumentacji technicznej przyszłej Drogi Czerwonej.